Uwaga, 5, 4, 3, 2 i oklaski, zaczynamy! Start! Super, dziękuję bardzo. A przed Państwem kosiarka BG1800, maszyna napędzona dwoma silnikami spalinowymi, przeznaczonymi nie tylko do napędu gąsienic, bo właśnie taki jest jej napęd, ale również do napędu zespołu tnącego, czyli tak zwanych bijaków. Prędkość robocza dochodzi do 8 km na godzinę. Jest to kosiarka wykorzystywana i ograniczyć, można powiedzieć, jej zastosowanie może tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, bo możemy zastosować ją na ściernisku, jak robimy to teraz, ale możemy też kosić, ścinać, rozdrabniać krzewy, nieużytki, samosiejki na skarpach autostradowych, kolejowych, stokach narciarskich, na podmokłych terenach, nawet jeżeli skarpy mają 40% nachylenia. Maszyna służy również do rekultywacji łąk, czyli wszędzie tam, gdzie jest trudno wjechać, gdzie zależy nam, żeby była też niska emisja hałasu. No zwróćcie Państwo uwagę, że ta maszyna stosunkowo cicho pracuje jak na kosiarkę. Wykasza, ścina i rozdrabnia. Ma doskonałe właściwości manewrowe, co cały czas operator nam prezentuje. System 22 noży, który pozwala nam na ścinanie i rozdrabnianie krzewów i samosiewek do szerokości łodygi 5 cm. Gąsienicowy układ napędowy, widzicie Państwo, radzi sobie dobrze zarówno w takiej uprawionej glebie, jak i terenie podmokłym. Dzięki temu ta maszyna jest sprawna w naprawdę trudnych warunkach. Kosiarka bijakowo-gąsienicowa BG1800. Ukłoniła się Wam maszyna, więc widzicie Państwo... Tak, jak... bardzo grzeczna jest. Ale wiesz, Łukasz, mi się podoba w niej, że jakby tak sąsiad mi w niedzielę taką maszynę obok do koszenia trawnika o 6 rano wyciągnął, by chyba nie narzekał, bo nie jest za głośna. Bo mój sąsiad ma taką, że z całą siedlę słyszę. To nie on. Kosiarka powoli kończy swój przejazd. A my ale będziemy mieli, prawie będziemy mieli jednego spóźnialskiego, który wcześniej nie pojechał, ale w niedzielę rano rządzi się swoimi prawami. No tak, no. Daj chłopu też począć troszeczkę w niedzielę. Ostatnią maszynę, którą wystartujemy, będzie to agregat orkowo-podorywkowy APHWT 4.2, przeznaczony do uprawy i doprawiania